Jestem w Warszawie, gdzie premierę ma Honor 10 Lite, telefon, który ma zaatakować średnią półkę głównie swoimi aparatami, ale także i niecodziennym designem. Czy rzeczywiście jest to propozycja, na którą warto spojrzeć i czy ma ona coś więcej niż dobre aparaty? Ja nazywam się Michał Mielnik, a to są pierwsze wrażenia Honora 10 Lite. Kilka ważnych informacji. Mamy tutaj 64 GB na pliki użytkownika. Mamy też na start możliwość dołożenia karty microSD. Mamy gniazdko słuchawkowe, to dobrze. Mamy też gniazdko microUSB, to już mniej dobrze, no ale może Honor celuje rzeczywiście w tych użytkowników, którzy chcą kupić telefony z tańszymi akcesoriami do nich, z tymi starszymi. No i w ten sposób jest to jakaś taktyka. Tak czy inaczej, telefon na start w wersji z 3 GB RAM-u i 64 GB na pliki użytkownika będzie kosztował 999 zł. I tutaj ważne pytanie, czy chcecie telefon fotograficzny w tej cenie? Bo myślę, że ten Honor może być najlepszym telefonem fotograficznym. 10 Lite naprawdę bardzo dobrze się spisuje w tej cenie i mam wrażenie, że zarówno pod względem dodatkowych trybów, jak i tego wszystkiego, co znajdziemy w aplikacji aparatu, będzie to urządzenie bezkonkurencyjne. Natomiast w innych aspektach ono już nie jest tak rewelacyjne. No i może przekonać Was też do niego design. Ten notch niewielki jest urokliwy, a tył trzeba przyznać, że rzeczywiście ładnie się mieni, niezależnie od wersji kolorystycznej, więc jeżeli jesteście estetami, to na pewno ten telefon będzie dla Was dobrą propozycją. Inni mogą się rozejrzeć za czymś wydajniejszym, ze Snapdragonem, natomiast trzeba przyznać jedno, że Honor mocno atakuje 2019, przynajmniej pod tym względem wizualnym i tym docieraniem do młodych ludzi. Ekran to standard dla Huawei'a 6,21 cala i rozdzielczość Full HD+, czyli 2340x1080 i tyle w teorii, a w praktyce muszę przyznać, że jest to całkiem ładna matryca i rzeczywiście w tej klasie cenowej można spotkać matryce lepsze, gorsze, ale ta jest całkiem w porządku. Jasność minimalna jest na przyzwoitym poziomie, jasność maksymalna jest też bardzo dobra i wydaje mi się, że ten telefon poradzi sobie w słoneczne dni zdecydowanie lepiej niż większość konkurentów w jego cenie. No i ten ekran też ma dobre kąty widzenia, choć szczerze tutaj mam wrażenie, że mogłyby być ciut lepsze. Ale mówimy o urządzeniu, które nie będzie za drogie, więc myślę, że też nie ma co się tutaj spodziewać cudów. Tak czy inaczej, ten ekran wydaje się być całkiem sensowny, zwłaszcza, że mamy tu proporcje 19,5 na 9 i tego niewielkiego notcha, dzięki czemu tej treści i powiadomień możemy zobaczyć naprawdę dużo i dla większości ludzi będzie to jedno z lepszych rozwiązań z notchem. Moim zdaniem na pewno jest estetyczne i innowacyjne, choć podejrzewam, że w tym roku będzie już przejedzone przez producentów, głównie z Chin. Różne były specyfikacje Honora 10 Lite. Do Polski dotarł model, który ma 3 GB RAM-u i 64 GB pamięci operacyjnej oraz procesor Kirin 710. No szkoda, że to nie 4 GB model, ale w końcu ma to być Lite w stosunku do zwykłego Honora. No i specyfikacja jest bliźniaczo podobna do Huawei P Smarta. Tak naprawdę pod względem wyglądu też możemy mówić o tym samym, przynajmniej dopóki nie spojrzymy na tył urządzenia. I trzeba przyznać, że tego RAM-u może niekoniecznie brakuje, ale widać, że urządzenie lubi sobie zgubić klatki, lubi sobie chrupnąć. Oczywiście w tej klasie cenowej jest to z reguły często spotykane, choć myślę, że tutaj w przypadku Honora można by lepiej to zoptymalizować, zwłaszcza, że mamy Kirina 710, zwłaszcza, że klawiatura czy wiadomości przycinają się, te animacje nie są takie płynne, a nie zrobiłem tutaj za dużo szumu, bo nie było kiedy odpalić jakichś aplikacji czy bardziej wymagających gier. Producent zarzeka się też, że GPU Turbo 2.0 ma poprawić wyniki wydajności. No, zobaczymy, nie miałem okazji tutaj sprawdzić żadnej gry, bo na to nie ma niestety czasu. Urządzenie wyposażono w MIUI 9.0 i Androida 9.0 i nie ma tutaj jakichś radykalnych zmian. Honor nie specjalnie modyfikuje tę nakładkę. W dalszym ciągu jest ona pstrokata i pełna funkcji, do których nie wszyscy muszą dotrzeć. Natomiast dobrze, że są, choć trzeba przyznać, że nie działa to jakoś uber płynnie. Mam wrażenie, że te animacje czasami mogłyby lepiej wskakiwać i że można by było mniej czekać, nawet przy 3 GB RAM-u na to wszystko. Tak czy inaczej, Kirin 710, ta 8-rdzeniowa jednostka tutaj daje radę, tylko też mam wrażenie, że w przypadku tak pełnej kolorów i tak pełnej dodatkowych narzędzi elementów, to wszystko nie działa jakoś tak sprawnie, jak może mogłoby na czystym Androidzie. Przy czym trzeba przyznać, że te wszystkie funkcje, jeżeli nauczymy się ich używać, będą całkiem przydatne i ta nakładka będzie całkiem użyteczna.
Największy nacisk położono na funkcje fotograficzne telefonu. Nie bez powodu, dlatego że ma on z tyłu aparat 13 megapikseli z przesłoną 1.8 oraz 2 megapiksele pomocnicze. No i ma też 24 megapiksele z przodu do selfie. I trzeba przyznać po pierwszych zdjęciach, że oczywiście jest to bardzo dobra jakość w tej cenie, natomiast mam wrażenie, że ten telefon bardzo miękko wykańcza te zdjęcia. Nawet jeżeli wyłączymy sztuczną inteligencję, to jeżeli mamy dużo światła, to zdjęcia są miękko wykończone, nie zawsze są takie bardzo ostre. No i oczywiście to jest kwestia preferencji, natomiast też zobaczyłem trochę ziarnistości w tych zdjęciach, więc nie wiem, czy na przykład aparat do selfie radzi sobie z tymi 24 megapikselami, czy nie przetwarza on za dużo danych. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że będą ludzie zadowoleni z tego. No a dodatkowe funkcje AI, czyli upiększanie, 22 tryby, w tym rozpoznawanie tego, czy fotografujemy psa, czy kota. Myślę, że niektórzy ludzie się z tego ucieszą. Dla większości będzie to zbędna zabawka. Tak czy inaczej, aparat pozwala na dobre zdjęcia, możemy nagrywać też wideo. Wideo możemy nagrywać maksymalnie w 1080p przy 60 klatkach na sekundę. No szkoda, że nie 4K, ale myślę, że jeszcze troszkę i ten standard rzeczywiście się będzie upowszechniał we wszystkich telefonach. Możemy też skorzystać z wideo w upiększaniu tego samego, które możemy używać przy robieniu sobie selfie, więc dla wszystkich, którzy lubią wrzucać te rzeczy na media społecznościowe, no to będą oni zadowoleni. Ja myślę, jestem umiarkowanie zadowolony, ale też pamiętajmy, że to jest telefon za 1000 zł, no i zdjęcia w ciemnych warunkach oświetleniowych są znacznie lepsze od tego, co można było zaobserwować na przykład w Motorola One, które jest w podobnej cenie. A jakie jest Wasze zdanie na temat Honora 10 Lite? Czy ta propozycja rzeczywiście zawojuje rynek? Czy ten aparat jest tym, co przyciąga ludzi do siebie? I co będzie najważniejsze? Dajcie znać, bo wiecie, to głównie chodzi o Was, to Wy kupujecie te telefony. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!